Dobra, Jurek, spróbujemy. Co prawda wszystkie te moje poprzednie filmiki jakoś tak do ciebie nie docierały, to co ja mówię, co tłumaczę i pokazuję. Tak na przykład było z zaćmieniem. No ale dobra, spróbuję jeszcze ten jeden raz. Ustawienie globusa. Mój globus normalny z osią przechyloną 23 stopnie. Zrobiłem podpóreczkę, tak żeby oś szła na gwiazdę polarną, czyli odchylona od pionu o 40 stopni. Tam mamy północ. Tutaj mamy południe. O, słoneczko świeci, nawet trochę się przebiło przez chmurki. I co? Miejsce Polska jest na szczycie globusa. Tu jest Polska, jak spojrzymy tak. Jesteśmy na szczycie globusa. OK, pasuje. Akurat teraz mamy właściwie prawie południe, czyli by się mniej więcej zgadzało. Obserwujemy górowanie słońca, tak? No i dobra, to jest sytuacja, od której zaczynamy, czyli czerwiec. Tu mam taką nakładkę na pudełko od butów. Ona posłuży jako ekliptyka. No i przykładamy tą ekliptykę do naszego globusa tu w miejscu Polski. Robimy czerwiec. Ekliptyka jakieś tam 63 stopnie nachylona i przecina nasz punkt równolegle do linii wschód-zachód i słoneczko mamy od obserwatora patrząc wysoko 63 stopnie nad horyzontem. Tak wygląda ekliptyka. Grudzień. Co się dzieje w grudniu? No prawie to samo, tylko że jest bardzo płasko. Ekliptyka jakieś 17 stopni. Jest pochylona. Słoneczko w grudniu nisko nad horyzontem, nawet w południe 17 stopni. Tu się wszystko nic nie zmienia. No i teraz to, z czym masz problem, czyli wrzesień i marzec. We wrześniu mniej więcej w równą nocy, gdzie mamy górowanie słońca? Na 40 stopniach, nie? Czyli musimy tą ekliptykę do naszego miejsca na globusie podnieść na 40 stopni. No i teraz to twoje słynne przechylenie osi względem ekliptyki. To, co robiłeś na ekliptyce ustawionej poziomo względem swojej podłogi, równolegle do podłogi, czyli w poziomie, no to niestety, tutaj mamy globus ustawiony na sztywno z osią w GP, więc zmienia nam się położenie słońca, czyli wysokość w ciągu roku i ułożenie ekliptyki. Więc we wrześniu ekliptyka układa się tak, że słońce w górowaniu ma 40 stopni, natomiast pozostała ekliptyka o 23 stopnie tak się skręca. I teraz jakbym teraz to wszystko przeniósł, ten globus obrócił do ułożenia takim, że ta nakładka na pudełku byłaby w poziomie, leżała na stole, to globus musiałby być przechylony na zachód, osią na zachód, tak jak ty to mówisz. I to wszystko by się zgadzało. Natomiast na tym modelu ze sztywną osią, osią wycelowaną w GP, musi się to odbywać w ten sposób. No i marzec? No prawie tak samo, tylko że ekliptyka leci w tą stronę. Tak? Ta sama wysokość słońca nad Polską, ale ekliptyka jest wyżej po stronie wschodniej, niżej po stronie zachodniej. Ot i cała filozofia. Jeżeli będziesz miał na tyle wyobraźni przestrzennej i chęci do analizy, to sobie to przeprowadzisz i dojdziesz do takich samych wniosków, że tu się wszystko zgadza. Dziękuję.